Nowe informacje w sprawie sytuacji na Ukrainie. To nie jest rosyjska inwazja tylko na wschodzie Ukrainy, ale atak na pełną skalę z wielu kierunków, powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Prezydent Zełenski wniósł do Wierchownej Rady Ukrainy o ogłoszenie pełnej mobilizacji wojskowej. Zełenski powiedział: zrywamy stosunki dyplomatyczne z Rosją, Ukraina się broni, Ukraina nie odda swojej ziemi. Państwo rosyjskie stoi teraz na drodze zła, ale bardzo wiele zależy od państwa rosyjskiego i od obywateli rosyjskich. Wydamy broń wszystkim, którzy chcą walczyć. Nasi żołnierze potrzebują wsparcia ze strony naszych obywateli. Nasza armia jest pełna odważnych ludzi. Siły zbrojne Ukrainy prowadzą ciężki bój w Donbasie, na wschodzie, na północy i na zachodzie. Przyszedł napastnik na naszą ziemię. Ukraina atakowana jest z powietrza i z ziemi. Ci, którzy mogą uczestniczyć w obronie kraju, niech zgłoszą się do centrum mobilizacji. Bardzo proszę, żebyście oddawali krew dla rannych żołnierzy i cywilów. Kreml przekazuje, że prezydent Władimir Putin jest gotów negocjować z przywódcami Ukrainy w sprawie jej neutralnego statusu i rezygnacji z rozmieszczenia broni na terenie kraju, jeśli Kijów jest gotowy do rozmów. Około południa rosyjskie śmigłowce rozpoczęły operację w obwodzie kijowskim. Na cel wzięto m.in. lotnisko w miejscowości Hostomel. Блять, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Это просто пиздец. Siły zbrojne Ukrainy twierdzą, że 3 rosyjskie śmigłowce zostały zestrzelone w okolicach Hostomela. Trwająca operacja specjalna sił zbrojnych nie ma na celu okupacji Ukrainy, przekazał rzecznik Kremla, a Ministerstwo Obrony Rosji przekazuje, że ukraińscy cywile nie mają się czego bać. Prezydent Turcji Recep Erdoğan powiedział: nie akceptujemy operacji militarnej Rosji. Oba kraje postrzegamy jako przyjaciół. Popieramy walkę Ukrainy, a krok Rosji jest sprzeczny z prawem międzynarodowym. Prezydent Mołdawii Maja Sandu powiedziała, że jej kraj wprowadzi stan wyjątkowy i jest gotowy przyjąć dziesiątki tysięcy ludzi przybywających z Ukrainy. W graniczącym z Polską obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zaatakowane zostały 3 obiekty wojskowe, poinformował szef administracji tego regionu Maksym Kozycki. Wzmocniono ochronę lotniska i innych obiektów infrastruktury krytycznej. Ostrzelano wojskowe jednostki w Kamionce Burzańskiej, Kalinowie Nowym i Brodach. 2 rosyjskie statki towarowe zostały trafione przez ukraiński atak rakietowy na Morzu Azowskim, podaje agencja TASS. Ukraina zwróciła się do Turcji o zamknięcie cieśnin Bosfor i Dardanele dla rosyjskich okrętów i apeluje o sankcje dla Rosji, przekazał ambasador Ukrainy w Turcji. Ukraińskie wojsko twierdzi, że zestrzelono już 7 rosyjskich samolotów nad obwodem ługańskim. Biuro prezydenta Ukrainy informuje, że zginęło co najmniej 40 ukraińskich żołnierzy. Wielu zostało rannych, są też ofiary cywilne rosyjskich agresji. 18 osób zginęło w Odessie w rosyjskim ataku rakietowym, przekazały władze lokalne. Niemcy udzielą ogromnej pomocy Polsce w przypadku napływu uchodźców z Ukrainy, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka powiedział, że wojska białoruskie nie biorą udziału w rosyjskiej operacji specjalnej w Donbasie. Szef ukraińskiej armii na Facebooku przekazał: siły zbrojne Ukrainy mocno trzymają obronę państwa. W regionie Czernichowa przeciwnika udało się zatrzymać. Ciężkie bitwy toczą się w kierunku charkowskim i na terenie działania sił zjednoczonych, gdzie przeciwnik poniósł straty w żywej sile i sprzęcie. Izrael potępił rosyjski atak na Ukrainę, przekazał te słowa minister spraw zagranicznych
Izraela Jair Lapid, wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker powiedział: w ciągu najbliższych paru godzin w województwie lubelskim i podkarpackim przy polsko-ukraińskiej granicy powstaną odpowiednie punkty recepcyjne. A na 14 zapowiedziano wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie. Tyle na teraz, trzymajcie się, do usłyszenia.